Mariusz Kozłowski, witam serdecznie, zapraszam na program. Dzisiaj relacja z Poznań Motor Show, największej imprezy motoryzacyjnej w tej części Europy, która po przerwie odradza się. W drugiej części nowy Citroen C4X. Zapraszam gorąco. Poznań Motor Show od lat jest stałym punktem w kalendarzu imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Projekt urósł do rangi najważniejszego wydarzenia motoryzacyjnego nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy. Po pandemii nie ruszyły targi w Paryżu, Frankfurcie, Genewie, a te poznańskie pomału powracają do formy, choć nie jest to jeszcze to, do czego przywykliśmy. Tegoroczną edycję odwiedziło ponad 96 tysięcy fanów motoryzacji w jakże różnym wydaniu. Nieodłącznym elementem Poznań Motor Show są prezentacje premierowych modeli. W tym roku swoje nowości zaprezentowała Mazda, która do Poznania zabrała aż 4 polskie premiery. Całą gamę swoich aut pokazał debiutujący na naszym rynku chiński Maxus, a SsangYong pokazał całkowicie nowy pojazd w swojej ofercie, czyli model Torres. To jest absolutnie przełomowy model w naszej gamie. Przełomowy, na czym to polega? Hybryda, elektryczny? Nie, to ten model, który prezentujemy tutaj na targach, to jest model z silnikiem benzynowym, natomiast jest to auto w segmencie pomiędzy Corando a Rexstonem, no, z dużym bagażnikiem i po prostu bardzo ciekawy stylistycznie, co Państwo już za chwilę zobaczą. Czas ogólnie ciężki, jak marka SsangYong się odnajduje teraz? Marka SsangYong radzi sobie z roku na rok coraz lepiej. Wyprzedziliśmy już znane marki w rankingach sprzedaży. Rozwijamy sieć sprzedaży, mamy coraz więcej dealerów. Także bardzo optymistycznie patrzymy w przyszłość. Ford dumnie prezentował nowego Rangera i zjawiskowego Mustanga Mach-E. Jakże pięknie wygląda Skoda Enyaq RS Coupé, a pierwszy elektryczny Volkswagen ID.3 doczekał się już drugiej generacji. Nowością na targach jest marka Aston Martin z zupełnie nowym modelem DBX. Jest to SUV, najszybszy na świecie obecnie seryjnie produkowany SUV DBX 707. To jest silnik, który ma 707 koni mechanicznych i naprawdę ma swoją moc, proszę mi uwierzyć. Nowość, jeśli chodzi o McLarena, pojawiają się hybrydy. Tak, właściwie jest do tej pory McLaren wpuścił jedną hybrydę, seryjnie produkowaną na drogi. To jest stojący po mojej lewej stronie McLaren Artura. Jest to hybryda plug-in. 30 km na silniku elektrycznym jest w stanie przejechać taki samochód, a potem włącza się silnik McLarena, który daje o sobie znać, który ma moc i który zachęca do tego, żeby naprawdę cieszyć się szybko jazdą. Łącznie zwiedzający mogli odwiedzić aż 6 stref tematycznych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się strefa Supercars, zlokalizowana w pawilonie 6, gdzie pojawiły się sportowe, luksusowe samochody oraz ekspozycja kamperów. COVID spowodował, że do karawaningu napłynęło wielu klientów, którzy do tej pory nie myśleli o podróżowaniu w taki sposób. Nie jest to tania zabawa. Z roku na rok, raz ze względu na półprzewodniki, w ogóle problemy związane z produkcją pojazdów, robi się coraz droższa, jeżeli chodzi o same podwozia. Tak samo te materiały budowlane typowo, czyli drewno, które jest na w takim pojeździe za 2,5 miliona złotych, no też drożeje, no i te pojazdy się robią coraz droższe. Mamy na wyposażenie wszystko, wodę, prąd, czy takie polskie parkingi, kempingi są gotowe na to? Tak, zaskoczę Pana, że tutaj jeżeli chodzi o właśnie między innymi też COVID, no, spowodował, że napłynęli nowi klienci, którzy oczekują lepszych inwestycji. Te parki czy kempingowe czy kempingi same, tak, no rzeczywiście się rozwinęły dosyć mocno. Są takie kempingi, które istnieją wiele lat na polskim rynku, no i one z roku na rok inwestują kolejne pieniądze w to, żeby się rozbudowywać. No. Więc gonimy zachód, tak, dosyć mocno. Coś dla siebie znaleźli również miłośnicy retromotoryzacji, na których czekała ekspozycja przygotowana przez Automobil Klub Wielkopolski. Bardzo mocną obsadą mógł się pochwalić salon motocyklowy, gdzie zwiedzający oglądali z bliska wiele interesujących modeli jednośladów: Honda, Kawasaki, Triumph, Junak czy też elektryczny Zero. Przekrój motocyklowych marek ogromny, wręcz rekordowy. Wydarzenie przyciągnęło wiele znanych osobistości z motoryzacyjnego świata. W strefie TVN Turbo jak zwykle pojawiło się wiele gwiazd małego ekranu.
Nowością była obecność znanego podróżnika Dawida Andresa, który po raz pierwszy zawitał na Poznań Motor Show. Która z tych wypraw była najtrudniejsza? Najtrudniejsza? Myślę, że Indonezja. Na pewno. Wietnam. Wietnam też. Tak, to były najtrudniejsze wyprawy. RPA teraz? RPA bardziej mentalnie, z tego względu, że gdzie nie pojechałem, to ciągle mi mówili o tym, że jest niebezpiecznie i faktycznie jest bardzo niebezpiecznie, także tak, tam bardziej się zmęczyłem tym, że ciągle gdzieś tam z tyłu głowy miałem to, że jest niebezpiecznie, że nie mogę się zatrzymać, że nie mogę wjechać, że muszę zdążyć na czas, bo tam nie wolno jechać w nocy na przykład, bo jest bardzo niebezpieczne i to nie są tylko opowieści, tylko to jest fakt. Taki cykl byłby sporym wyzwaniem. Świnoujście, Przemyśl, Białystok, Wrocław, ciężarówko przez Polskę? Co by się działo? Oczywiście, to jest tak, ja dostaję bardzo dużo pytań, żeby zrobić ciężarówkę. Kiedyś obiecałem, powiedziałem, że jak mój program pójdzie w świat, to zrobię ciężarówkę przez Polskę, program poszedł w świat, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że my jako Polacy, tak jak na przykład ja jako dziecko, moja mama i mój tata mnie wysyłali ciągle w Polskę i pokazywali mi tę Polskę. I myślę, że najfajniejsze to będzie to, jak my swoim dzieciom pokażemy tę Polskę, a nie pokażemy ją z telewizoru. Bo to jest to, co dla nas jest osiągalne, to, co możemy zrobić, a do takiego RPA na przykład, ilu z nas pojedzie? Tak, miałem się komfort jazdy. No, przez Amerykę sobie jedziesz po prostu komfortowo, autostradami, to byś kluczy przez miasteczka, wsie. To jest wyzwanie, tak dużą lorą jechać. Nie wiem, w tylu miejscach już jeździłem po świecie. Nie myślę, że to by było wyzwanie. Polska jest fajna, Polska jest piękna i fajnie właśnie jest pojeździć sobie w takie pęższe uliczki, tylko żebym miał to świadomość, że tam ciężarówka może przejechać, to jak nie mam problemu. Zdradził od kuchni, ile osób otworzy, no bo czasem jest to zdjęcia z drona, jest ktoś przed tobą i jest za tobą, ile osób ci towarzyszy. Czasem jest nas 10. Kolejnym miejscem obleganym przez uczestników targów była strefa wideoblogerów, na której zameldowali się znani internetowi twórcy, tacy jak Kickster, Karolina Pilarczyk, Egoś Hardest czy Dominika Orlik, która parokrotnie uczestniczyła w zawodach w Koszalinie. Patrząc na ten motocykl, zmieniłaś branżę, kategorię? Powiem tak, motocykl jest pożyczony, to motocykl elektryczny i powiem, coraz bardziej staję się fanką elektrycznych motocykli, ogólnie elektrycznej motoryzacji. Ma ona swój urok, co prawda, nie pachnie, nie ryczy, ale moment obrotowy naprawdę to wynagradza. Jest to motocykl pożyczony, ja jestem, że tak powiem, wierna mojemu offroadowi, jestem aktualna. Rok temu zdobyłam tytuł mistrzyni Polski w rajdach enduro, a w tym roku będę przygotowywać się do startu w Dakarze. Powiedz o planach, bo nie usłyszałem jeszcze raz. Oficjalnie rozpoczęłam moje przygotowanie do startu w Dakarze. Na czym one polegają? Gdzie ćwiczysz? Trenuję wszędzie, jak widzicie, w każdym możliwym momencie, w każdym możliwym motocyklu, jaki tylko mogę sobie, że tak powiem, pożyczyć, ujeżdżam, żeby jak najwięcej mieć kontaktu z maszyną. Bardzo dużo trenuję fizycznie, może nie wyglądam, ale naprawdę z każdego dnia mam coraz więcej siły. No i też oczywiście kwestia budżetowa, więc bardzo mocno pracuję nad zdobyciem budżetu na start Dakarze. No tanie rzeczy to nie są. No nie są, ale są tego warte. Jak się żyje ze świadomością, że masz tytuł najszybszej kobiety w Polsce, a może i nie tylko? Fenomenalnie, naprawdę jest to potężne wyróżnienie i niesamowita radość, która sprawia, że budzę się z uśmiechem na ustach już od paru ładnych lat. Także pragnę zdecydowanie to kontynuować, pielęgnować i dbać, żeby pozostać szybką. A takich kobiet, dziewczyn nie ma dużo w Polsce. Jak to się u Ciebie zaczęło? Jeden wielki przypadek. Tak naprawdę to wynikało ze mnie samej i z tego poczucia miłości do motoryzacji, do motorsportu, bo zaczęłam stosunkowo późno, jak miałam 16 lat. I to właśnie wtedy przejechałam się na torze kartingowym Imola. Od kartingów się zaczęło? Tak. Tak jak większość mistrzów czy od pasjonatów właśnie motoryzacji sportów samochodowych zaczyna od kartingu, takie przedszkole wyścigowe, czy to jest się kierowcą rajdowym, rallycrossowym, wyścigowym, to właśnie tam stawia się pierwsze kroki. Jest to stosunkowo najtańsze, porównując do innych dyscyplin wyścigów czy właśnie rajdów. Natomiast najwięcej tam się jednak jeździ i najwięcej jestem w stanie się nauczyć, bo teraz na weekendzie wyścigowym w samochodzie ja spędzam 2 godziny, to jest maks i to jest strasznie mało. Jakby ludzie nie mają tej świadomości, ale naprawdę to jest po prostu strasznie krótko, strasznie mało czasu. A takim go-kartem, no to jeździ się po prostu na okrętkę. Jak mężczyźni w ogóle reagują, stojąc z tobą na światłach, rozpoznając się, chcą się ścigać, prowokują? Tak.
Szczerze mówię, tak. Czasem daje się odpuścić, ale tylko jeżeli widzę, że jest odpowiednie miejsce i przestrzeń na to, chociaż od drogi stronie. Natomiast zdarza się tak, że są jakieś takie właśnie powątpiewania, dziwne komentarze. Teraz trochę już zrobiłam się gruboskórna i przyzwyczaiłam się do tego. Na początku bardziej to trafiało we mnie, w moją psychikę, natomiast już po tylu latach, będąc aktywną w świecie motorsportu, wiem, że no po prostu takie rzeczy się zdarzają. Tak jak i negatywne komentarze teraz popularne w mediach społecznościowych, tak samo i negatywne komentarze w realnym życiu. Natomiast no, jednak to, co pokazuje na torze, no, to jest faktyczny sprawdzian moich umiejętności i tego się trzymam. Do Poznania na targi jeszcze powrócimy w kolejnym odcinku, bo przed nami kilka naprawdę interesujących rozmów. Firma Auto Expert kojarzona jest z oponami, sezonową ich wymianą, ale nie tylko to jest przedmiotem jej działalności. Opony to przede wszystkim to, co skojarzone jest firma Auto Expert. Do tego jeszcze, proszę Państwa, robimy całą mechanikę praktycznie w naszej firmie. Mamy 13 stanowisk, wymieniamy oleje, filtry, robimy całe zawieszenie łącznie z geometrią, wymieniamy hamulce, wymieniamy wszystkie płyny eksploatacyjne. Robimy też u siebie klimatyzację, czyli cały serwis kompleksowy klimatyzacji. W ofercie świadczymy też usługi w dostawczych i w samochodach ciężarowych. Tak? Całą praktycznie mechanikę robimy w dostawczych, w serwisie ciężarowym wymieniamy opony. Od niedawna też działa nowoczesna myjnia przy ulicy Olchowej. Jaka jest przewaga tej myjni nad innymi? No, przewaga jest taka, że to jest nowoczesna myjnia, która powstała niedawno praktycznie. Działa od paru miesięcy. Jest to 10 stanowisk do samoobsługowej mycia samochodu. Praktycznie wjeżdża tam każdy samochód osobowy, dostawczy. Widziałem sam osobiście, że wjeżdżają też ciągnikami siodłowymi, które też się udało umyć bez problemu. Dodatkowo jeszcze mamy myjnię automatyczną, która mieści też busy. Prześwit stanowiska to jest 2,80 metra, więc każdy bus spokojnie może wjechać na myjnię automatyczną, będzie dookoła obmyty bez problemu. A na czym polega nowoczesność tego tunelu obmyjącego? No sam proces jest jakby powiedzmy takim, najpierw jest mycie wstępne, potem auto wjeżdża na stanowisko, gdzie jest automatycznie ciągnięty przez cały zestaw dysz pompujących, dysz myjących i są specjalne szczotki nowoczesne, które są jak stworzone jakby z pianki, takiego materiału piankowego. Jest to nowość na naszym rynku, bynajmniej koszalińskim. I to jest właśnie jakby takim plusem, że nie rysuje powierzchni auta, także śmiało można to używać, nie ma co się obawiać. Dodatkowo jeszcze oferujemy 4 stanowiska z odkurzaczami i takie dodatkowe bajery, których jeszcze na rynku u nas praktycznie nie było, jak można sobie zakupić ściereczki do mycia auta wewnątrz, obok niego jest wyżymaczka, więc to jest takie jakby udogodnienie. Dodatkowo mamy stanowisko z czarnidłem do opon i jeszcze taki automat, który można kupić sobie dodatkowe kosmetyki do auta, jakieś tam zapachy, choineczki, takie rzeczy. W myjni można płacić kartą, gotówką, automat też wydaje resztę. Do automatów serwujących kawę, napoje czy bilety już przywykliśmy. Od niedawna w automacie możemy kupić również kwiaty. Po raz pierwszy pojawiło się na rynku 2 lata temu. Ja to widziałam na targach w Poznaniu i wtedy się zainteresowałam tym, ale generalnie to się dopiero branża rozwija. Działa pewnie jak każdy inny automat do podawania napojów czy batonów. Co robimy? To jest tak proste w obsłudze jak paczkomat, czyli wybieramy bukiet, klikamy na wyświetlaczu, widzimy cenę, zatwierdzamy, drzwiczki się otwierają, nic prostszego. Płatność w jakiej formie się odbywa? Tylko i wyłącznie kartą, ewentualnie blikiem. No tak, ale klient może się bać gorąco, kwiaty mogą zwiędnąć, zima, mogą zmarznąć, jak to działa? Temperatura w kwiatomacie jest idealna, optymalna dla kwiatów, czyli latem jest obniżana do temperatury odpowiedniej, a zimą jest docieplana. Także cyrkulacja powietrza sprawia, że nie parują nam szyby i no, idealne warunki. Czyli jest gwarancja, jak ktoś zechce w nocy oświadczyć albo przeprosić, znajdzie kwiaty w maszynie? Tak, zdecydowanie tak. 2 razy dziennie monitorujemy, sprawdzamy. Jest również aplikacja do podglądu, tak jakby wiemy, co się sprzedaje, kiedy się sprzedaje, kiedy należy usunąć, bo się nie sprzedało, także no, dajemy pełną gwarancję na świeżość tych kwiatów.
Bukiety są piękne, ale iż nie są takie, jakie sobie wymarzyłem. Chcę 15 czerwonych róż na przykład na trzecią w nocy. Oczywiście też jesteśmy w stanie spełnić to życzenie, czy telefonicznie, czy mailowo. Może pan do nas takie zamówienie złożyć. Może pan również opłacić na konto, czy też w kwiaciarni. I tutaj istnieje możliwość odebrania tylko i wyłącznie bukietu zamówionego poprzez wprowadzenie kodu, który my wcześniej podajemy, indywidualnego kodu odbioru. Citroen od zawsze eksperymentował ze swoimi modelami. Robił to 30 lat temu, 40 lat temu, robi i teraz. I chwała mu za to, dzięki temu motoryzacja jest po prostu ciekawa. Na rynku zadomowił się już model C5X. Teraz przyszła kolej na C4X, unikalne połączenie sedana, coupé i crossovera. Pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to pięciodrzwiowy liftback, czy też lepiej czterodrzwiowe coupé. Ten kształt ma zresztą dwa cele. Z jednej strony ma odciąć się od klasycznej, niespotykanej już dziś prawie trójbryłowej formy, a z drugiej zapewnić możliwie najmniejszy opór powietrza. Wszystko to okraszone jest suwowymi elementami, jak czarne plastiki otaczające cały dół Citroena C4X, które uzupełnione są stylistycznymi wstawkami. Wśród nich znajdziemy kontrastujące detale na dole przednich drzwi, czy otaczające światła przeciwmgielne. Widziana z profilu dynamiczna linia dachu biegnie z wdziękiem od górnej części przedniej szyby aż do końca klapy i kreśli sylwetkę stabilnego auta. Tylny zwis sprytnie maskuje długość nadwozia, gładka linia dachu i nadwozia zapewnia jednocześnie lepsze parametry aerodynamiczne. Współczynnik czołowego poru powietrza wynosi 0,29. Nowe charakterystyczne światła tylne z diodami LED nawiązują do kształtu przednich lamp. Ich kształt przypomina strzałę, która kończy się przed tylnymi drzwiami i dodatkowo wzmacnia dynamikę sylwetki. Błyszczące czarne wstawki podkreślają linię bryły i dodają elegancji, a oryginalne wloty powietrza przypominają solidną sylwetkę Citroena C5 Aircross. Duże koła w połączeniu z krótkim przednim zwisem sprawiają, że samochód jest wyższy, a wyżej umieszczone miejsce kierowcy daje prowadzącemu poczucie większego bezpieczeństwa. Citroen C4X ma 4,60 m długości, 1,80 m szerokości i 1,52 m wysokości. Siłą rzeczy podróżujący nie będą mogli narzekać na brak miejsca. Niezależnie od postury, każdy będzie mógł podróżować tym autem w komfortowych warunkach bez żadnego ścisku. Citroen oferuje również dużą przestrzeń bagażową, 510 litrów pojemności, którą po złożeniu tylnej kanapy można powiększyć do 1360. Deska rozdzielcza pokryta została ciekawym tworzywem. Boczne nawiewy zostały mocno zaznaczone, całość wykonana jest z wielu różnych tworzyw. Na drzwiach umieszczono skośne pasy z innego materiału niż reszta tapicerki, który ożywia kabinę. Na pokładzie CX4 znajdziemy też najnowszy system multimedialny My Citroen Drive Plus z 10-calowym ekranem dotykowym, który zadebiutował już w C5X i zachwyca możliwościami personalizacji ustawień. Pod ekranem znalazł się klasyczny panel klimatyzacji, a jeszcze niżej wygodnie dostępne dwa gniazda USB. Wszystko jest świetnie spasowane, nie ma mowy o tym, żeby coś się ruszało, a tym bardziej trzeszczało. Za jakością wykonania idą też takie szczegóły jak gumowe wkładki we wszystkich schowkach i przemyślane szczegóły, na przykład pod półką z ładowarką indukcyjną do telefonu znajduje się kolejna, pod którą ukryty jest jeszcze jeden mały schowek. Jeszcze ciekawie jest przed pasażerem, oczywiście jest tam klasyczny pojemny schowek. Nad nim znalazła się wysuwana szuflada, która może też służyć za mały stolik, ale też, jak sugeruje Citroen, miejsce na tablet. I na tym jednak nie koniec, gdyż rzeczony tablet można umieścić w specjalnym etui, który następnie zaczepia się na uchwycie wysuwającym się jeszcze wyżej nad szufladą. W ten sposób pasażer może zyskać ekran przed oczami. Fotele są szerokie i atrakcyjnie wykończone. Do obsługi większości głównych elementów sterujących służy 10-calowy centralny ekran dotykowy. Elementy sterujące temperaturą są fizyczne. Za to duży plus. Jakość materiałów jest bardzo dobra. Tył oferuje więcej przestrzeni niż w C4, ponieważ oparcie siedzeń jest bardziej pochylone. Producent podkreśla, że nowy model oferuje rekordową ilość miejsca na tylnej kanapie na wysokości kolana, a szerokość kabiny jest wystarczająca, by zapewnić trzem dorosłym osobom wygodne warunki podróży. Narzekać nie powinni również kierowca i pasażer siedzący z przodu, ponieważ dla nich przygotowano dostępne także w innych autach marki fotele Advance Comfort. Ponadto wygodę podróżujących zadba stanowiący znak rozpoznawczy Citroena zawieszenie z progresywnymi ogranicznikami hydraulicznymi.
Gamę napędową otwiera silnik 1.2 Pure Tech o mocy 100 koni z 6-stopniową skrzynią manualną. Poziom wyżej jest wersja 130-konna, która jest również dostępna w wersji z automatyczną 8-stopniową przekładnią. Do wyboru jest też diesel 1.5 Blue HDI o mocy 130 koni z automatyczną skrzynią. I zabrakło oczywiście wersji elektrycznej Citroen EC4X, z którą spotkamy się już wkrótce. Do programu otrzymaliśmy Citroena C4X z benzynowym silnikiem o pojemności 1200 cm3 i mocy 130 koni mechanicznych z 8-przyłożeniową automatyczną skrzynią biegów. Auto do setki rozpędza się w 10,3 sekundy, a prędkość maksymalna to 210 km na godzinę. C4X zachęca do zrelaksowanej jazdy i tak też zestrojony jest układ jezdny. Mimo miękkiego układu kierowniczego auto dość pewnie wchodzi w zakręty. Dłuższe podróże, jeśli chodzi o komfort, również nie powinny stanowić problemu. Żaden z podróżujących nie powinien uskarżać się na ból pleców, a to dzięki użyciu w fotelach pianki o zwiększonej gęstości, dodatkowo pogrubionej o 1,5 cm. Trzeba też wspomnieć o zawieszeniu. Wykorzystano w nim dwa hydrauliczne ograniczniki połączone z amortyzatorem i sprężyną. Zastępują one odbojniki mechaniczne stosowane przez innych producentów i zapewniają miękkie resorowanie także na drogach o bardzo złej nawierzchni, gdy amortyzatory uginają się maksymalnie. Sam Citroen ich pracę nazywa wywoływaniem efektu latającego dywanu. Rzeczywiście jadąc Citroenem C4X nierówności są właściwie nieodczuwalne. Prowadzenie jest bezproblemowe, instrument obsługuje się intuicyjnie, przyciski na kierownicy pozwalają na sterowanie radiem, tempomatem, komputerem pokładowym. 8-biegowy automat działa miękko, zmiany biegów nie są odczuwalne. Możemy wybrać 3 tryby jazdy: Normal, Sport i Eco. Tak naprawdę to perfekcyjne auto dla klienta, który lubi sedany i pragnie zarazem czegoś innego. Podniesiony prześwit i zawieszenie zapewniające świetny komfort jazdy są czymś, co doceni każdy kierowca. Unikalna koncepcja, pełna elegancji z silnikiem benzynowym, wysokoprężnym i elektrycznym, do tego komfortowe, przestronne wnętrze. Taki jest nowy Citroen C4X. To wszystko w tym programie. Kolejne jak zwykle za 2 tygodnie o stałej ulubionej porze, szerokiej i bezpiecznej drogi. Do zobaczenia.